witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy mają ochotę słuchać. Kolejna audycja z Kubą. Witam Cię, Kubo, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Tak, i dzisiejszy temat to jest kolejny temat z serii, nie powiem odkłamywania, powiem innego spojrzenia na pewne pojęcia, na pewne przekonania, a do Was oczywiście należy wybór i jak zwykle zachęcam do poszukiwania, do stukania, pukania. My tutaj nie głosimy żadnych tych teorii obowiązkowych, tylko Kuba na podstawie swojej wiedzy opowiada o rzeczach, które mnie przynajmniej wydają się bardzo ciekawe, bo są tak do końca nieznane, jeżeli chodzi o szczegóły. I jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, on jest w dwóch odcinkach. Pierwszy dotyczy, wybaczcie, satyryczne podejście zachodniaków, a teraz Kuba nam opowie, jak to wygląda, prawda, tam, gdzie to pojęcie powstało, bo to nie jest nasze pojęcie. To jest tak zwany wyraz obcy, ze słownika wyrazów obcych, można tak powiedzieć. Więc taka refleksja, że wiele słów czy sformułowań używamy bardzo automatycznie, a potem jak się temu przyjrzymy, to się okazuje, że tak naprawdę to albo nie wiemy do końca, o czym mówimy, albo mówimy zupełnie coś innego niż pierwotne znaczenie danego słowa. Oczywiście język jest organizmem żywym. Niemniej jednak, skoro już używamy zapożyczonych koncepcji czy terminów, to chyba dobrze byłoby, żeby je troszeczkę lepiej zrozumieć. Kuba, jak ty uważasz? Tak. To jest potrzebne, żeby nie mówić gołosłownie czegoś, co wykracza poza znaczenie właściwego wyrazu. Mhm. Tak, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy temat, to są tak zwane materiały źródłowe, to istnieje, tylko trzeba szukać, nie? W odróżnieniu na przykład od różnorakich przekazów, które nie są poparte tutaj, w tej naszej rzeczywistości, żadnymi dowodami. I dla tych, którzy lubią dociekać, jest to pewna trudność, bo właśnie, to jest taki odwieczny dylemat. Czy artefakty i fakty? Artefakty to są dowody faktów, które kiedyś miały miejsce, prawda? Które w jakiś tam sposób można przywołać. Czy po prostu opieranie się na tak zwanej spójności w naszym wnętrzu, czyli to do mnie przemawia, prawda? Albo ze mną współgra. Nie są to łatwe tematy, ale zostawmy je. To dzisiaj nie będziemy o tym mówić, tylko będziemy mówić o karmie, nie? W tym filmiku, który wcześniej umieściłam, gdzie jest właśnie taki trochę ironiczne spojrzenie, dobrze to artyści ujęli, nawet pierwszą nagrodę w tym Sanremo dostali. Popatrz, jak doceniono. Doceniono, tak, ciekawą piosenkę. Ale tak naprawdę to tam nie mamy żadnej wiedzy źródłowej, więc bardzo się cieszę, że Kuba nam to przybliży. Dziękuję. Na początku jeszcze, zanim przejdę do tematu, chciałbym podziękować za cytaty Grażyny. Ładne.
I spróbuję też odpowiedzieć na pytanie, które się pojawiło. Logo tutaj zadaje pytanie, czy mogę polecić jakąś wiedzę duchowości. Tutaj trudno dobrać, bo nie znamy się, więc ten temat jest szeroki. Trudno wybrać coś jednego, co by pasowało do osoby. Na pewno warto Ewangelię poznawać, albo życie jakichś świętych osób. I też przychodzi mi na myśl taka książka, niedawno trafiła w moje ręce. Ona jest dosyć ładnie napisana i mądrze. Została napisana przez Thomasa Keatinga. Keating zapisujemy tutaj przez K-E-A-T-I-N-G. Thomas przez TH. Książka nazywa się Otwarty umysł, otwarte serce. I to jest o doświadczeniach mistycznych, ale bardziej od takiej strony życiowej. Co zrobić, żeby ćwiczyć, żeby się rozwijać. Książka jest napisana przez zakonnika chrześcijańskiego, ale właściwie jest ona ponadreligijna. Mówi o doświadczeniu duchowym i jak kontemplować. Pytanie pojawiło się pod filmikiem dotyczącym mistyki, więc ja myślę, że tutaj najważniejsze jest, żeby samemu zgłębiać ten temat, może nie tyle przez czytanie, co przez kontemplowanie. I może taką książkę właśnie warto przeczytać, żeby dowiedzieć się, jak dobrze kontemplować. Może też ten temat być ujęty gdzieś indziej równie dobrze. I może jeszcze druga książka, która przychodzi mi na myśl, to Dzienniczek Świętej Faustyny o jej przeżyciach duchowych, co ona przeżywała wewnętrznie. Ten dzienniczek też różni się w różnych swoich częściach. Na początku widzimy, jak ona jeszcze jest ta zakonnica, Święta Faustyna, tak na początku drogi, a później się rozwija i coraz głębiej wchodzi w życie mistyczne. Więc jest to też ciekawa lektura. Tak, to z tego kręgu chrześcijańskiego takie książki przychodzą mi na myśl. No to jak ja bym zadała to pytanie, to pewnie byś mi polecił te dzieła tej świętej Teresy z Avila, prawda? Tak, no też tak. Teresa od Jezusa. Tak, tylko że ona była bardzo płodna, już nie wiem, ile tam wydano tych ksiąg, zresztą tam są wątpliwości, jeżeli chodzi o autorstwo, ale to jakby nie jest istotne. Teresa napisała Twierdzę wewnętrzną. To jest też dzieło mistyczne dosyć. No powiedziałabym, że to jest, nawet sobie zakupiłam to kiedyś, to w ogóle była ciekawa historia z zakupem tej książki, jak z bajki wyjęta. Jak dotarłam do miejsca, gdzie mogłam to zakupić, kogo tam spotkałam i tak dalej. Ciekawe rzeczy. I właściwie to taka historia moja bardzo osobista, więc nie inspirujcie się tym, że wam się to przytrafi, bo każdy ma swoje doświadczenia. Ale jak zaczęłam to przeglądać, mam taki zwyczaj, że jak książkę kupuję, to ją biorę do ręki, chwilę ją potrzymam, potem otwieram na trafił. No i jakieś tam słowa lub zdania zwracają wtedy uwagę na siebie. Potem ją zamykam, znowu otwieram, czasami to raz, czasami parę razy i ciekawostka i te parę zdań, które przeczytałam wtedy, to ucieszyłam się, zawsze cieszę, jak te książki tak przeglądam, jak znajdę coś, co ktoś inny już powiedział, prawda, i napisał potem. A mnie się to samo przytrafiło, nie? Mówię, aha, no tak, no to chyba to, co, prawda, pojawiło się jako taka chmurka, nie, myślowa. No to popatrz, to taka ciekawostka, ona tu pisze to samo. To potwierdza, jeżeli o mnie chodzi,
to, że to, co my nazywamy przestrzenią, tak naprawdę to jest żywe. I jeżeli mamy w sobie spokój, to wtedy komunikujemy się z tym czymś, kimś, nie? I to może być w postaci właśnie słowa czy zdania w jakiejś książce. To może być konkretna osoba, która stanie na naszej drodze i się coś wydarzy. To może być cokolwiek. To może być coś, co się objawi naszym oczom, na przykład jest częścią natury, na zasadzie, że patrzymy, nic nie widzimy, a za chwilę coś widzimy, prawda? Jakieś zwierzątko, czy coś, co lata. Możemy też usłyszeć potwierdzenie. Możemy głos usłyszeć, który potwierdza, prawda? To różnie to bywa, tylko właśnie to, co Kuba mówił. Sprawdzajcie, no bo to różnie może być, prawda? Dobrze jest czytać właśnie po to, żeby upewnić się we własnej drodze. I też możemy czerpać inspirację od innych osób, które znalazły się w podobnej sytuacji co my na naszej drodze duchowej. I możemy zobaczyć sobie, jak te osoby sobie radziły. I też wziąć jakąś praktyczną wskazówkę do naszego życia duchowego. No. Nie musimy zamykać się w sobie tylko na naszych doświadczeniach, ale możemy też popatrzeć na doświadczenia innych ludzi, jak oni sobie radzili. No i jeszcze Kuba bym dodała, w tych ciężkich czasach obecnych jest naprawdę trudno, jak się do tego nie przyłożymy, odróżnić to, co przychodzi z tego żywego pola życia, prawda? Od tego, co może być technologią, bo i takie się zdarzają niestety historie. Tak. Więc zachowujemy spokój i tak jak pięknie ty powiedziałeś, kontemplujemy to. Tak. Przyglądamy się ze wszystkich stron, nie jeden raz. Ciekawe rzeczy się wtedy w tej ciszy wewnętrznej, czyli w tej harmonii naszej wewnętrznej, ciekawe rzeczy się wtedy potrafią zadziać. Właśnie. To jest ta podstawa, znaleźć wewnętrzny spokój i rozejrzeć się wokół. Patrzeć, co się wydarza, kto przychodzi. Tak. No dobrze. Dzisiaj mamy słowo karmę. Przychodzi słowo karma. Przychodzi słowo karma, no. Nie chodzi tutaj o karmę do jedzenia, czyli jakieś pożywienie dla zwierząt, dla ptaków, czy jakąś paszę. Ale widzisz, ciekawe, dlaczego tak nazwano pożywienie dla zwierząt, nie? Ciekawe. Tak. Od karmienia. No. Ale tu też pewnie jakieś źródło słów akurat nie badałem. Jest źródło karmić. W tym przypadku. Mhm. Ja tutaj chciałbym się skupić na tym indyjskim wyrazie. Dobrze, o, właśnie. Ale też może nie tyle wyrazie, co pojęciu. Do jakiego wyraz się odnosi. Wyraz sanskrycki karma pojawia się w różnych ujęciach w religiach wschodu i w ogóle na początku warto sobie też zadać pytanie, po co mamy się nad nim zastanawiać. To jest z odległych rejonów. Ze wschodu, z innego języka. Co? W ogóle coś znaczy. To jest słowo, które przyszło. Się znaczy. No Kuba, tak. Przyszło do nas, no to przyjrzyjmy się mu. Tak. Temu. Bo jest to część życia ludzi, z którymi żyjemy. Tutaj
też przyjeżdżają do nas ludzie ze wschodu, czasami my jeździmy do nich. Dobrze jest, żebyśmy się rozumieli. A poza tym to słowo stało się bardzo popularne w naszej kulturze również. No właśnie. I upowszechniło się nawet w dość błędnym znaczeniu, jako pewien los, fatum, przeznaczenie. Więc tutaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem odejścia od pierwotnego znaczenia, bo pierwotnie słowo karma oznacza czyn albo czynność, działanie, pracę. A staje się jakimś losem, fatum, przeznaczeniem. No to nie to samo przecież. Nie to samo. I tylko że z takim podejściem, że to znaczenie zostaje zacierane, możemy się już też spotkać w religiach wschodu. W tym przypadku akurat mamy do czynienia z zacieraniem się znaczenia, które nastąpiło już w religiach wschodu. Nie tutaj na zachodzie, ale już tam. I takie zjawisko podobne przychodzi mi na myśl też, jak mówimy na przykład wola Boga w naszych językach europejskich. Tak, niech się dzieje, tak, wola to, Boga. To bardzo często mówi się, że taka jest wola Boga. Tak się musiało stać, bo taka jest wola Boga. Jak się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Albo to trochę, właśnie tak. Nie, no tak. To jest trochę no, za łatwe, żeby tak zwalać, wiesz, na kogoś, czy na karmę, czy na niebo. No, ludzie, weźcie odpowiedzialność za swoje czyny przecież. I co dziwnego, mówi się o tym wola Boga w przypadku, kiedy nam się wydarza coś nieszczęśliwego, coś złego. Tak, jakby Bóg był winien tylko zła i samego jak nieszczęścia. Jak zło, to Bóg. A jak tego? A jak się nam dobrze dzieje, to co? To w euforii zapominamy w ogóle, że nie jesteśmy sami, tak? To nie wiem, komu chwała wtedy. Nie, już kto to mówi. Tak. Mamy takie absurdy, no takie dochodzi do dziwnych zjawisk w naszym życiu. Do nierozumnego używania języka. Używamy słów i przestajemy się zastanawiać nad ich znaczeniem. Tak jak z tą wolą Boga albo z tą karmą, która przestaje znaczyć działanie, czynność, a zaczyna oznaczać los, przeznaczenie. Nieuchronny jeszcze, prawda? Nieuchronny, tak. Czyli co? Nieodwracalny. Tak, czekamy na to, co nam, że tak powiem, przyniesie los, tak? I jojkamy, jak nam jest źle, a jak jest dobrze, to nic nie mówimy. No. Tak. Oprócz tego jeszcze słowo karma w naszym środowisku stało się takim narzędziem ratunku dla tych, którzy nie znajdują wyjaśnienia dla swojego życia albo dla życia czyjegoś, którzy uchodzą za wszechwiedzących albo jasnowidzących, nie wiedzą, co powiedzieć, jak wyjaśnić dane zjawisko, dane zdarzenie, to mówią, taka jest karma. Oh, no tak. Ale jeżeli zapytalibyśmy coś szczegółowo, skąd się wzięła ta karma, jaki to jest rodzaj karmy, to raczej te osoby nie mają nic do powiedzenia więcej. Więc jest to takie słowo, wypchaj dziura, o, tak można powiedzieć, albo zapchaj dziura. A tak. Nie wiedzą, jak wyjaśnić dane zjawisko i mówią, taka karma. To podobnie też chrześcijanie również nie znajdują wyjaśnienia i powołują się wola Boga. Wola Boga. Ale nie myślą, że Bóg w rzeczywistości nie chce zła, pragnie dobra. Jeżeli wydarza się w życiu człowieka jakieś zło, to jest to za dopustem Bożym, ale to wcale nie wynika z tego, że Bóg nam chce jakiegoś naszego nieszczęścia czy zła. I nie myśli się o szczegółach tutaj, skąd dana rzecz przyszła, do czego zmierza, jaka jest jej natura i podobnie z tą karmą. Wiesz co, ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę w komentarzach, że
nie da się mu słuchać, bo mówię no bez przerwy. No faktycznie mówię to no, tylko że to no to jest nic innego jak partykuła wzmacniająca i ono wielu szkód nie czyni. To taki, no to każdy ma coś takiego, więc wielu używa słowa karma właśnie jako zamiast właśnie innej partykuły wzmacniającej, bo już nie wiedzą co powiedzieć, a jeszcze wiecie, przecież jest taki no, paskudny zwyczaj, żeby zastępować znaki interpunkcyjne różnymi no, słabo brzmiącymi słowami o niskiej energetyce. Ach, i tak to się dzieje, jak no, jesteśmy nieuważni, co? Tak. Jest wiele słów też na K, tak jak karma. No, czas przebudzenia jest, jeżeli przynajmniej chodzi o nasz język, który jest zubażany w tej chwili przez istniejące technologie. Już nam się nie chce pisać na telefonie, prawda, czy na tablecie. Tylko piszemy skrótowo. Siłą rzeczy tracimy właściwie znaczenie języka jako sposobu porozumiewania się i przekazywania tego, co jest w naszym wnętrzu. Bo do wydawania rozkazów to wystarczy maszyna, prawda? Tak jak automat w fabryce coś produkuje, nie? I można już takie maszyny sterować głosem, nie? Ale cuda wymyślili. Tylko to nie ma nic wspólnego z naszym człowieczeństwem. Tak. Więc Kuba, dobrze, że mówisz o tym. To znaczy, to jest, słuchajcie, tylko jeden z wielu przykładów, kiedy dane słowo czy pojęcie zatraca pierwotne znaczenie, przyjmuje nowe i jest tak zwane pomieszanie z poplątaniem. Tak. Jeszcze mamy takie zjawiska jak tworzenie nowych pojęć, jakieś oczyszczanie karmy albo jakieś różne karmiczne, nie wiem, naleciałości czy coś w tym rodzaju. To akurat jeszcze można zrozumieć, ale no. tworzy się różne pojęcia. Aura karmiczna, nie wiem, czy jest coś takiego, ale przypuszczam, że mogą wymyślać później takie tego rodzaju zbitki po no to, żeby przyciągnąć ludzi. I... Tak. Ci, co mówią takie właśnie takie nowosłowa są, tak, nowe tak. Słowa, nowosłowa, to są ci, co właśnie no, po prostu zarabiają na tym, nie? Jeżeli chcesz oczyścić swoją karmę, to idziesz do takiego czyściciela i on ci tam nagada, że właśnie masz taką aurę karmiczną, brudną, trzeba ją miotełką, wiesz, oczyścić i on to bardzo dobrze zrobi, nie? Tak. Och. Może lepiej iść na basen. No pewnie. Albo pod prysznic. Chyba tak, bo tylko my jesteśmy odpowiedzialni za to, co mam w swoim wnętrzu i tylko my możemy to oczyścić. Oczywiście możemy korzystać z pomocy zewnętrznej, ale nie po to, żeby nam to zrobiono, tylko po to, żeby czy poszerzyć nasze postrzeganie, czy się utwierdzić w przekonaniu, że to, co czujemy w sercu, jest prawidłowe. No, jesteśmy przecież istotami tymi stadnymi, jak już mówiłeś. Dobrze nam robi wymiana energetyczna, która nazywa się rozmową, czy wymianą zdań, poglądów, doświadczeń. Tak, i miłość. No, to miłość to w ogóle, to wiesz, to taki warunek, wiesz, no... Bez niego nie ma życia. Niezbędny i wystarczający, jak mówią w niektórych naukach technicznych. No, bez tego to ani dudu. No, ale dobrze, że mówisz o tym, trzeba chyba o tym czasami przypominać, że... Też jak oczyszczamy się, to również nie zależy to tylko od nas, ale od Boga, od miłości właśnie. Czyli czy my się otwieramy na
na działanie miłości duchowej. To wtedy może nas oczyścić, bo własnymi wysiłkami to bardzo dużo, bardzo długo by zajęło takie oczyszczanie. No właśnie. Zresztą mamy... nawet tak. Jeśli mówimy o tej karmie, to w naukach Buddy to mówi się nieraz o wielu okresach oczyszczania. To jest przysłowiowe. Aha, czyli nie można tego zrobić raz a dobrze? Można, można. No to widzisz, bo ten Buddha jak tak mówi, to on w ogóle mocy nie miał, a tutaj mamy takich różnych oczyszczaczy, co zobacz, zobacz jaką moc mają potężną. Ajajaj. Samo miłość. A to jest takie proste, prawda? Tak. Ach. Więc jeśli chodzi o słowo karma, to właściwie w języku sanskryckim ono posiada bardzo dużo znaczeń, bo kilkanaście. I ja tutaj mówiłbym bardziej o tym znaczeniu w naukach duchowych. I w tym przypadku to słowo można rozumieć jako czynność, funkcję, działanie, pracę, zadanie. Czasami też może nawet zajęcie lub jakieś wykonanie. Ale to są te podstawowe znaczenia tutaj właśnie. Praca, działanie, czynność. Karma funkcjonuje jako rzeczownik. Co nie znaczy, że tutaj to słowo prawdopodobnie też pochodzi od czasowników, ale ja nie jestem znawcą języka sanskryckiego, więc nic o tym nie powiem. To moje przypuszczenie. Czasami może jeszcze ciekawe z tych wszystkich znaczeń słowa karma jest jeszcze jedno takie ciekawe dosyć w tym ujęciu, że karma może też oznaczać wyrób, wytwór albo skutek, wynik. A pozostałe znaczenia pominę. Nie będę się na nich skupiał. I jeśli weźmiemy użycie słowa karma, to jest ono używane głównie w tych religiach wschodu, czy tradycjach, albo jakichś mitach. I tam w tych religiach również możemy się spotkać z różnym użyciem tego słowa. Ono wynika z tego, że samo znaczenie działania, czynności jest różnie postrzegane. Również w naszych religiach i w naszych filozofiach spotkamy się z różnym spojrzeniem na zjawisko działania, na zjawisko czynności i pracy. Różne poglądy. Tak właściwie możemy wyróżnić kilka różnych podejść w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie hinduskim. Ogólnie to, co jest wspólne dla tych różnych podejść, to jest to, że karma oznacza działanie, jakąś czynność. I moglibyśmy o tej czynności powiedzieć, że jest to przyczyna prowadząca do skutku i skutek wynikający z przyczyny. To takie dosyć może tajemnicze. Przyczyna to znaczy coś, co powoduje działanie, prowadzi do jakiegoś skutku, ale także może być skutkiem, który wynika z jakiejś przyczyny. Czyli po prostu coś. Coś, co wynikło z czegoś. Coś, co jest, co zostało utworzone i coś, co może tworzyć też. Ale czekaj, to ja tak rozumiem najprościej, wiesz, jak mi się wydaje, że mówienie o karmie, jeżeli już ma sens, tylko wtedy, jeżeli stoi za tym jakieś działanie, prawda? Tak. Wtedy to, co tutaj najczęściej słyszymy, że to jest po prostu, mówi się tak, prawo przyczyny i skutku. No już bez przesady, nie twórzmy nowych praw,
tylko po prostu to jest taka prawidłowość, że jeżeli działasz, to jest skutek, nie? No, nazywa się to też tak, również w tych religiach wschodu, prawem przyczyny i skutku. Albo pewną prawidłowością przyczyny i skutku. Ale to się tyczy tylko tych sytuacji, kiedy jest działanie, bo jak nic się nie dzieje, no to nie ma mowy o żadnej karmie, prawda? Tak. To jest zresztą stała myśl religii wschodnich, jak wykroczyć poza wir działania. My jesteśmy w takim, według ich postrzegania świata, jesteśmy w kręgu, takim kołowrocie życia. Na karuzeli życia ktoś śpiewał. Tak. No. I teraz tutaj pojawiają się różne dobre doświadczenia i złe, przyjemne i nieprzyjemne. Jak się z tego wszystkiego wyrwać, jak się uwolnić. I to jest stała myśl obecna i w hinduizmie, i w buddyzmie, i w dżinizmie. Co zrobić? Co zrobić, żeby uniknąć skutków? I tutaj oczywiście pierwotna jest ta myśl, co zrobić, żeby uniknąć tych złych skutków. No tak. No dobrze, niech będzie. No bo dobrych to przypuszczam, że raczej ludzie no właśnie, nie chcą nikt unikać. Nie chcą unikać, no. O, tak. Są miłe, jest z nimi dobrze. I spotykamy się z różnymi podejściami. I pierwszy taki sposób wyjścia poza czynności i skutki możemy zauważyć wśród dżinistów. Taka religia dżinizm, albo nazywano też dżinizm. I adziwików. To jest tak, taki sposób, że staramy się uwolnić od ruchu. Karmę, czyli działanie, możemy też postrzegać jako pewien ruch wynikający od siebie, od nas. Ruch wynikający od nas to działanie. Więc co zrobić, aby uwolnić się od działania? Nie ruszać się. Takie proste rozwiązanie, bardzo prostackie. No. Nie ruszać się ani ciałem, ani duszą, ani umysłem, nic. I możemy się spotkać czasami w tamtych krajach azjatyckich, zwłaszcza w Indiach, z takimi joginami, co w ogóle się nie ruszają. No to słuchaj, super, nie ruszasz się, nic się nie dzieje, karmy nie ma, znika, pak. Co, tak, no. Jakaś karma jest. Przepraszam, nie. Bo jednak. Nie można się naśmiewać siedzących joginów, bo oni też istnieją, no. Tak, no tutaj śmiejemy się oczywiście z tego, bo jest to małostkowe, jest to wyrywkowe. Jednak też możemy mieć szacunek dla tych osób, ponieważ one to robią w jakiejś szczerej wierze i dochodzą do takiego wniosku. Wpadają w pewien błąd zawężenia znaczenia. No ale zgodnie z zasadą wolnej woli, bo ona przecież nie jest ograniczona, prawda? Mhm. Tak, no właśnie tutaj oni nie mają jeszcze tego w ogóle świadomości, tej wolnej woli. Stąd to wynika też takie zachowanie. Oj, Kuba, intuicyjnie to robią. No. Tak, możliwe. Można, no dobrze. Możliwe, że jest to też uzasadnione tym, że czasami niektóre osoby potrzebują oczyszczenia i mają takie natchnienie właśnie, żeby podjąć taki ruch bez ruchu. Mhm. Jeśli jednak zastanowimy się, to nawet taki bezruch też jest działaniem. Dlaczego? Ponieważ my mamy ciało, jesteśmy już na tym świecie, my sami jesteśmy karmą. Jesteśmy stworzeniem. Stworzenie jest karmą. Jest jakimś działaniem, które wynikło z przyczyny. Jesteśmy skutkiem. Rodzice się połączyli, urodziło się dziecko. Jesteśmy owocem ich miłości. Albo jeśli nie było miłości, to przynajmniej tego stosunku cielesnego. Jesteśmy skutkiem, jesteśmy karmą. I jeżeli przestaniemy się ruszać ciałem czy tam duszą,
to nadal jesteśmy tym ciałem w świecie. Ludzie przechodzą obok nas albo słyszeli o nas, że jesteśmy tam gdzieś głęboko w jaskini, zamknęliśmy się i się nie ruszamy. Więc oddziałujemy na ten świat, poruszamy nim. Tak. Więc nie da się zupełnie wygasić tych przyczyn i skutków, nawet jeżeli przestaniemy się ruszać. No. Więc to jest dosyć mało owocne. Drugi sposób, jeżeli mówimy o tym wyjściu poza czynności i skutki, możemy zauważyć w większości ruchów hinduistycznych, to jest taki, żeby uwolnić się od czynów przez nieprzyznawanie się do ich wykonywania. O, o, to jest bardzo powszechne u nas. I to obecnie w ogóle bardzo sławne na całym świecie. Tak. No, gdzieś jak się rozprzestrzeniło. Tak, coraz bardziej się rozprzestrzenia. Czyli to nie ja zrobiłem. To nie ja, to oni. Nie? Jakaś siła mną rządziła. Nie tak. wiadomo jaka. Czy Bóg, czy diabeł. Nie zastanawiamy się nad tym. Po prostu nie ja. Nie ja. Tak. On nie winien, ona winna i takie tam różne. No, tak. Tak. W ruchach hinduistycznych to wynika z tego, że uznają, że to, co osoba robi, czyli co wykonuje anatman, przepraszam, atman, nie działa od siebie. I z tego pojawia się dużo błędnych rozumień. Nie jest to zbyt dobre, dlatego że jeżeli mówilibyśmy o dobru, no to może nie jest to szkodliwe takie spojrzenie, ale gdy jakaś osoba zaczyna robić coś złego, to jest to bardzo groźne i niszczycielskie. Mamy tego przykłady na świecie, gdy ktoś poddawał się siłom zła, co z tego wynikało. Albo prosty przykład, ktoś komuś zrobi dziecko i powiedzmy, że to nie ja zrobiłem. I zostawia tą matkę, niech sama się nim opiekuje. Ja nie jestem ojcem, bo nie działałem od siebie. I to dziecko później wzrasta w gorszych warunkach. Więc jest odpowiedzialność. Albo zabiliśmy kogoś, okłamaliśmy, wyrządziliśmy komuś krzywdę. I teraz kto ma naprawić tą szkodę? Kto jest odpowiedzialny? Nie ma nikt. Każdy może robić co chce, jak chce. Wielki chaos. Więc wydaje się to takie mało znaczące, że tylko taki pogląd, ale z tego poglądu może wyniknąć dużo nieszczęść. Więc trzeba uważać też, co przyjmujemy, jakie poglądy. Bo nie wszystkie są zdrowe. Trzeci sposób wyjścia poza czynności i skutki przedstawia Budda w nauce buddyjskiej. I Budda zauważa takie coś, że czynności, czyli działania, wynikają z pożądania albo pragnienia. To pragnienie nazywa się w sanskrycie trishna. I w śladzie myśli Buddy możemy zauważyć pewne podobieństwo też do myśli chrześcijańskiej, gdzie mówi się, że te czyny zależą od woli, od naszej woli. Więc tutaj już jest pojęcie odpowiedzialności. Wykonałeś dobro, wykonałeś zło, bo chciałeś. Może niektórzy tracą później jakby panowanie nad sobą. To jednak nie są całkiem zwolnieni z odpowiedzialności, dlatego że do tego doszło, do tej utraty panowania doszło wcześniej. Że wcześniej poddali się jakiejś mocy, jakiemuś władaniu. I wtedy była świadomość. Gdzieś ta świadomość istniała na początku. Więc
jesteśmy odpowiedzialni za te czyny, które wykonujemy. I ta myśl jest również obecna w nauce Buddy. Tak, ale też w naszej tak zwanej kulturze, nie, to wiadomym jest, że świadomie żyjący człowiek jest odpowiedzialny, nie, za to, co robi, za to, co mówi, za to, co myśli. Tak. I jeżeli zdarza się na przykład, że coś powie w chwili wzburzenia, to no niestety bierze za to odpowiedzialność, tylko że mleko się już wylewa wtedy. Bo słowo ma moc i ono rezonuje w tej naszej przestrzeni życia. Tak jak, prawda, fale, które powstają, jak wrzucimy kamień do wody. Tak. Czyli tutaj no, karma karmą, ale właśnie odpowiedzialność za własne życie i za to, w jaki sposób zmieniamy, powiedziałabym, strukturę, tak upraszczając, przestrzeni wokół nas, ulegając wzburzeniu. Wzruszenie serca jest piękną sprawą, bo po prostu mówi do nas nasze wnętrze, nie? Wszystko do nas mówi. Tak. Natomiast emocje, które nad nami biorą górę, tak naprawdę powodują więcej szkody niż pożytku. Bo jak już raz kamień wrzucimy do jeziora, to te fale poszły, nie można ich z powrotem pozbierać. Tak. I w tym sensie nazywajcie to, co jak chcecie, nawet karmą, tylko trzeba się umówić, co to ma znaczyć, nie? To, o czym się nie mówi, prawda, tutaj w naszej, no, tak zwanej cywilizacji, nie? Prawo przyczyny i skutki, karma, tego już mówiłeś o tym, Kuba, wcześniej. Dlaczego się nie mówi, że to się dzieje poprzez nas, a nie jako siła zewnętrzna, na którą po prostu wszystko to, co nam się nie uda, co nam się przytrafi złego, czego nie mamy ochoty robić, tak jak mówiłeś, a dobrze zapominamy, nagle jest zamykane do tej jednej komórki, na której drzwiach jest napisane karma. No, to jest bardzo, bardzo sprytne rozwiązanie, tylko to chyba nie tędy droga. Ach. Tak, to okoliczności mogą być łagodzące, jeżeli my działamy pod wpływem wzburzenia, ale nie jesteśmy zupełnie zwolnieni od odpowiedzialności, ponieważ wcześniej mieliśmy zdolność wykształcenia siebie jako człowiek. A człowiek to jest istota, która potrafi zapanować nad własnymi namiętnościami w sposób rozumny. Jeżeli tego się nie nauczyliśmy, to też to jesteśmy za to odpowiedzialni. Nie wykształciliśmy się jako człowiek. Tak, i zobacz, jeszcze dodam taką refleksją. W tak zwanym systemie prawnym właśnie działanie w afekcie może być czynnikiem łagodzącym. Czy to nie jest po prostu urzędowe i prawne takie potwierdzenie, że ach, no tak, faktycznie robiliśmy coś, prawda? To nie byliśmy my. To tak jak z tą karmą, nie? To nie byliśmy my. To nie ja zrobiłem, nie? I prawo nam może to wziąć pod uwagę. Przecież to na głowie stoi, Kuba. Prawo jest użyteczne, więc to też jest uzasadnione. Zastosowanie takiego prawa, dlatego że ono bierze pod uwagę ogół. Jeżeli spojrzymy na nasze społeczeństwo, to większość ludzi nie panuje za bardzo nad własnymi emocjami. Mamy słabości, ulegamy
taka natura ludzka. I to trzeba też uwzględnić, nie tylko tych mocnych, ale też słabych, więc jest to uzasadnione. Ale mimo wszystko powinniśmy mieć w świadomości, że czy działamy pod wpływem emocji, czy nie, to jesteśmy odpowiedzialni. Kiedyś pojawił się ten moment decyzji. Nawet jeżeli ktoś prowadzi życie bezmyślne, to wcześniej, zanim podjął się takiego bezmyślnego życia, zapytał siebie, czy chce i wybrał to. Chyba, że ma jakieś naturalne niedyspozycje, bo czasami też to może wynikać ze złego stanu fizycznego, jakieś choroby umysłowe szczególnie. To wtedy wiadomo, jest to szczególny przypadek, że ta odpowiedzialność jest znacznie osłabiona. Odpowiedzialność w dużej mierze zależy od świadomości. No tak. No, to szeroki temat. Tak. Może nie będę rozwijał. Więc Budda zauważa, że skutki czynności nie wynikają z ruchu ciała i duszy, ale z pożądania. I teraz sposób Buddy, żeby wykroczyć poza ten wir czynności i skutków, jest to taki, żeby pożądanie zanikło. Tutaj mówi się nieraz o, nazywa to zanikiem pożądania albo wyczerpaniem pożądania. Tu można różnych tłumaczeń użyć. Zanik, wyczerpanie albo skończenie. Jest to podobne do tego, jak po ciężkiej pracy wyczerpują nam się siły i już nam się nie chce. To podobnie może być z pożądaniem. Ale czekaj, to skoro Buddha nam się tak naucza wyczerpie, takiej no, drogi, że... No, tak? To jak nam się wyczerpie to pożądanie, to jest niestety szansa, że ono potem znowu się wzmocni i znowu będziemy w takim kołowrocie między właściwymi emocjami, bo emocje przecież nas bardzo, bardzo męczą, bardzo nam dużo sił zabierają, prawda? Tak. Ale potem jakoś to się regeneruje i znowu, i w kółko Macieju tak zwane. No właśnie, jak temu położyć kres? Ta pierwotna nauka Buddy dotyczy drogi dla osób pokutujących, czyli takiego ostrego wyrzeczenia się świata. I to dotyczy takiego ćwiczenia ciągłego, stałego, uważnego. I wtedy możliwe jest dojście do zaniku pożądania i beznamiętności. Ta beznamiętność polega na tym, że rozum zaczyna brać górę nad życiem i namiętności, nawet jeżeli się pojawiają, a będą się pojawiać, bo mamy ludzką naturę, to nie biorą góry. I to jest możliwe. Dlatego Budda tego naucza. I w ten sposób Buddy też idzie w spak w stosunku do tych dwóch wcześniejszych sposobów z hinduizmu, czyli uwolnienie się od tych czynności przez zupełny bezruch ciała i duszy. Tutaj mamy do czynienia z pewnym ćwiczeniem, ale to ćwiczenie też jest dostosowane do osób, do stanu życia ludzi. Więc pojawia się pewna pokuta, możemy tak to nazwać, pewne ćwiczenie, ale nie jest ono tak skrajne i wycieńczające, jak w przypadku tego bezruchu zupełnego ciała i duszy. I Budda podaje metody i dla zakonników, dla mnichów i dla ludzi świeckich. I te metody dla ludzi świeckich są łagodniejsze. I też mamy tutaj przeciwieństwo do tego drugiego sposobu, który wymieniłem, czyli że nie ma tego sprawcy. To Budda tu z kolei naucza o bezosobowości, czyli braku własnego ja. Jednak to dotyczy zrozumienia
istoty. Może za bardzo nie będę w to wnikał, ale tu chodzi o zrozumienie ostatecznej prawdy, rzetelnej prawdy, która wymyka się pojęciom. W tym przypadku pojęcie osoby, czy albo tego Atman, odnosi się i do rzeczy, i do osób, więc do wszystkiego. Oznacza to, że nie ma, trudno jest znaleźć, właśnie nie da się znaleźć jakiegoś posiadacza, który by wszystkim zarządzał, albo jakiegoś indywidualnego w rzetelnej prawdzie, w istotnej prawdzie, czyli w takiej absolutnej. Natomiast w tych prawdach względnych pojawiają się różne osoby i różni działacze i tam mamy to, że właśnie jedna osoba ma pożądanie i ono prowadzi do różnych skutków. Ale tutaj, czekaj, Kuba, żeby, to, no, to te jakieś nauki Buddy, tak naprawdę to mało kto wie, na czym one polegają, to te nauki Buddy tak de facto nie są dla wszystkich. Mhm. To nie ma tak, że jak tutaj jest takie przekonanie, prawda, że buddyzm to tam panuje, czy tam ogarnia, czy jest obecny na dużej części tej naszej planetki. Tylko tak jak ty to tłumaczysz, to są bardzo, no ja bym powiedziała, elitarne nauki. To tak jak z chrześcijaństwem też przedstawia naukę całościową o całej rzeczywistości, ale wybranie tej nauki należy do ludzi. No tak, i każdy jeżeli na ktoś swoim chce w to wejść, może wejść. I na swoim poziomie wchodzi, no bo przecież jak to było, nie podskoczysz wyżej niż, prawda? Mhm. Mamy ograniczenia, każdy z nas i stąd się mówi, że każdy po prostu według, że tak powiem, stopnia rozwoju swojej świadomości. Tak. Więc jest tutaj, w nauce Buddy jest to odpowiedzialność i tym się różni od tego drugiego sposobu, w którym wyzbywamy się odpowiedzialności. Tutaj zauważa Budda, że ta osoba nie działa od siebie, ale też nic nie ma w różnych rzeczach, które się pojawiają i w osobach, nie ma nic własnego, naturalnego. Więc w takim ostatecznym rozrachunku wszystko ma podobną jakość życia czy bycia. A więc nie można tutaj traktować tego własnego działania na tej płaszczyźnie ostatecznej. Bo własne działanie wynika z własnej pożądliwości, a pożądliwość wynika z rozróżnienia, kiedy wychodzi się z tego zrozumienia, że nie ma własności. Właśnie tutaj człowiek zaczyna chcieć mieć. I to chcenie mienia powoduje do tego, że ta osoba się rodzi. I Buddha tutaj mówi o takim o ogniwach powstawania osoby. Jak to jest? Że najpierw jest nieświadomość i później cały szereg różnych zjawisk, które powodują, że człowiek się rodzi w świecie, że powstaje w świecie, że żyje i że umiera. To jest nazwane współzależnym powstawaniem w nauce buddyjskiej. Mhm. I Budda wylicza to szczegółowo jako 12 ogniw współzależnego powstawania. Ja tutaj nie miałbym czasu, żeby to szczegółowo omówić, więc tylko zaznaczam, że jest takie zjawisko. Można wygooglować i poczytać o tym więcej gdzieś tam. Jakbym miał to wyjaśniać, to by kolejna godzina zleciała, albo więcej. Albo więcej, jak znam życie, właśnie tak. Więc to jest to działanie ludzkie. I w tym przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością. Człowiek poddaje się nieświadomości i z tej nieświadomości wynikają skutki.
A gdy jesteśmy w pełnym zrozumieniu, w stanie Buddy, czyli w takiej świętości, to wówczas nie ma tego pożądania. I znika tutaj to pojęcie osoby w takiej, jako wykonawcy działania. Może nie, to też nie będę brnął dalej. Jest takie pojęcie w buddyzmie też zalążka obecnego, czyli zalążka osoby obecnej, zalążka Buddy w człowieku. I w przypadku, gdy człowiek odnajduje w sobie tą możliwość bycia świętym, bycia przebudzonym, odradza się do nowego życia i wtedy jego działania są bezosobowe. I tutaj w rozumieniu buddyjskim ta bezosobowość, czy anatman, oznacza altruizm, czyli jesteśmy zdolni do miłosnego działania, do pomagania. I każdy to w sobie ma, tylko jest to zakryte cieniami, ciemnościami różnymi. I one nie pozwalają nam działać w sposób czysty, nam jako ludziom, istotom w ogóle, wszystkim. Każda istota ma w sobie ten zalążek, ale nie jest jego świadoma. Gdy stajemy się świadomi, wtedy Budda się w nas odradza i możemy się stać przebudzeni. Taka jest nauka. To pojęcie zalążka Buddy pojawia się dopiero później. W pierwotnych naukach Buddy nie ma tego. To dopiero przychodzi w objawieniach buddyjskich i w nauce, która jest nazywana u nich wielkim postępowaniem albo wielką ścieżką, czyli Mahayana. I w tych naukach też pojawia się więcej miłości, nauki o miłości i o miłosierdziu albo współczuciu. Czyli co, ta nauka Buddy jako pierwszego, prawda, który to powiedział głośno, została potem rozwinięta przez tych, co przyszli po nim? Tak, przez wiernych uczniów. To jest nadal wierna nauka, ale wzbogacona o objawienia i o rozmyślanie. No to jest to podobne do chrześcijaństwa i w ogóle wszystkich, prawda? Wielkich religii, czy myśli, czy kultur, jak zwał, tak zwał. Czyli tak, czyli taki zbiór, prawda? Różnych, no nie chciałam powiedzieć zasad, ale zbiór ksiąg, bo tam wiele rzeczy jest zawartych. To tak. Może tak, bo księgi mogą być też nienapisane, prawda? Są księgi kanoniczne, które nazywa się trzema koszami, albo można też nazwać trzema skrzyniami. Po sanskrycku to się nazywa Tripitaka. To jest zbiór pierwotnych nauk Buddy. I później do niego są wyjaśnienia i rozwinięcia. I wiele z tych wyjaśnień i rozwinięć też należy do tego późniejszego buddyzmu Mahajany. I później, jak patrzymy na rozwijanie się tej nauki, to też pojawia się takie pytanie w buddyzmie, jak przyczyna prowadzi do skutku bez wszechmocnego czynnika, który zachowuje jakieś świadectwo wszystkich tych czynów, które były wykonane przez wszystkie żyjące istoty. Więc wchodzi znowu w głębsze rozmyślanie. Jak do tego dochodzi, że przyczyna staje się skutkiem, skoro nie ma jakiegoś wszechmocnego czynnika, który by był świadomy wszystkiego? A może jest taki czynnik, tak? Tak, no, właśnie tutaj buddyści nie znajdowali, przynajmniej w pierwotnej nauce buddyjskiej, nie było to niejasne, przynajmniej nie było to jasne, tak, nie było to jasno wyłożone. Hinduiści mieliby tutaj takie rozwiązanie, że jest Bóg Stwórca, który nad tym czuwa. Ale Budda nie zgadzał się z pojęciem Boga Stwórcy, jaki przedstawiał hinduizm. Tamten Bóg Stwórca, nazywany Brahma, jest trochę takim jakby demiurgiem, czyli kimś ponad światem,
i Budda go widzi jako istotę, która jest nadal w wirze życia. Jest wysoko rozwiniętą istotą, należy do bogów. Tych bogów jest wiele, ale to są bogowie światowi. Ich byt jest długi, ale nie jest wieczny. Więc to, co Budda mówi o Bogu Stwórcy, nie może być porównane z Bogiem Stwórcą chrześcijan. Bo chrześcijanie przedstawiają Boga Stwórcę jako wiecznego i uzasadniają to. I rzeczywiście nie da się obalić tych uzasadnień, które przedstawiają. Natomiast te twierdzenia hinduistów Budda potrafi obalić i przez to odrzuca Bramę jako Stwórcę Wiecznego i nie zgadza się na niego. Więc początkowy buddyzm nie podaje żadnej odpowiedzi na to pytanie, jak ta przyczyna prowadzi do skutku, skoro nie ma jakiegoś wszechmocnego czynnika. W pierwotnym buddyzmie działanie przyczyn i skutków jest tajemnicą. Budda przekazuje jakieś nauki o różnych wczesnych życiach, o czasach. I one są dosyć dokładne, podaje liczby, różne wyjaśnienia, ale nie możemy ich sprawdzić. Więc one mają bardziej charakter przysłowiowy. I późniejsza nauka buddyjska takie odczytuje jako przypowieści. Czyli jeżeli mówi o liczbach, o jakichś wczesnych życiach, to ma to znaczenie symboliczne. Nie ma wyraźnych wskazówek, żeby Budda mówił o jakichś przyczynach i skutkach w sposób bardzo decydujący, dlaczego tak się dzieje, że ta przyczyna i skutek działa w taki inny sposób, bez tego wszechmocnego czynnika. Przynajmniej nie jest to zapisane. Później, w późniejszych naukach pojawia się też szkoła Yogacara, co można rozumieć jako życie skupione. Chociaż tutaj tłumaczenia mogą być różne. Ciara to znaczy życie albo doświadczanie, czy też przeżywanie, działanie w sposób bierny, bierne działanie, czyli takie odbieranie czegoś. A yoga możemy rozumieć jako skupienie i często jest też rozumiane jako zjednoczenie. I tam pojawia się takie wyjaśnienie, że tym, co łączy czynność ze skutkiem, jest ciąg wydarzeń duchowych. Te wydarzenia duchowe są nazywane też czynnikami umysłowymi. Tak tłumaczone. A w sanskrycie nazywane są chaitta. Po tybetańsku semdziung. I tutaj też musiałbym dłużej brnąć wyjaśnienia, więc może pominę to. Więc są pewne zjawiska duchowe i one powodują, że jest pewna ciągłość między przyczynami i skutkami. Mi przychodzi może na myśl taka rzecz. Tutaj jak mówiłaś, Teresu, o odpowiedzialności, to właśnie pojawiło mi się, że można by to tak wyjaśnić, że jeżeli ktoś wykonuje jakieś złe działanie i kogoś krzywdzi i ta krzywda jest dotkliwa, to osoba skrzywdzona zapamiętuje osobę, która wyrządziła krzywdę i to pociąga ją do odpowiedzialności. Pamięć tego złego działania jest zachowana też w ciele, jeżeli to była krzywda cielesna, ale przeważnie w duchu, w duszy. Mhm. I tutaj ta pamięć zostaje zachowana, więc pewną ciągłością jest pamięć. A pamięć jest z kolei tym, co żyje w świecie ducha, w świecie duszy właściwie jeszcze. Więc stąd możemy rozumieć, że ciągłość pojawia się na podstawie tych ciągu różnych wydarzeń duchowych. I ta osoba, która została skrzywdzona, będzie posiadała pamięć tej krzywdy i tej osoby, która zadała krzywdę.
Jak również ta osoba, która krzywdziła, będzie pamiętała, że wyrządziła taki czyn i co ten czyn spowodował. Może nie zawsze będzie świadoma tego, co spowodował, albo może nawet nie być świadoma tego, że to było zło, ale wykonała jakiś ruch i ten ruch jest zachowany w pamięci, gdzieś głęboko. Jest to dosyć tajemnicze nadal. I w każdym razie szkoła Yogacara jest bardzo filozoficzna, więc stąd te wyjaśnienie to takie dosyć drobiazgowe. Ona jest dosyć podobna do platonizmu. Spotykamy się tutaj z pewnym idealizmem i wnikaniem szczegółowym w różne prawdy. Więc później z tego jeszcze wynika taka myśl, że nawet pierwotny, zamierzony czyn jest wydarzeniem duchowym. Czyli to, że coś zrobiliśmy, to pojawiło się w świecie. Powiedzmy, że nawet zjedliśmy chleb. To jest jakiś czyn. Pojawił się w świecie, ale ponieważ był zamierzony, to też jest wydarzeniem duchowym. Jednak pierwotnie w tej szkole Yogacara, właściwie to jest według myśli jednego z myślicieli tej szkoły, Vasubandhu, to uważało się, że sam ten czyn właściwie skutek tego czynu nie jest wydarzeniem duchowym, tylko wydarzeniem w świecie. Później jednak, jak szkoła zaczęła się rozwijać, po jakimś czasie sam Vasubandhu w swoim innym tekście napisał, że wydarzenie w świecie też może być wydarzeniem duchowym. I to może być uzasadnione przez to, że jeżeli my wykonujemy jakiś czyn i on się pojawia w świecie, to rzeczywiście jest wydarzeniem w świecie, ale też jest postrzegany przez istoty, więc staje się również wydarzeniem duchowym, staje się obróbką. Każdy później wydaje jakieś sądy na temat tego, co się wydarzyło. To tak jak ten nieruchomy jogin. Może nic nie robić, ale będzie poddany sądom. Będzie jakimś wydarzeniem duchowym. Tak, a Kubo, czy jest jeszcze wyższy poziom, czyli czy można się jako człowiek wznieść ponad to wszystko, co tutaj się dzieje i co takie powoduje skutki różnorakie? Mhm. Tak, to już bardziej w wyższych naukach duchowych. W mistyce tybetańskiej są takie nauki Dzogchen. I tam mówi się o jedności przyczyny i skutku, a oświecenie wynika nie z przyczyny. Jest bezprzyczynowe, więc jest poza zależnościami. To bardzo przypomina też naukę chrześcijańską, gdzie nasza świętość nie wynika od naszego działania, od naszego chce mi się, tylko z woli Boga. Bóg darzy łaską. I ta łaska spływa z góry. I teraz naszym działaniem jest tylko powiedzieć chcę na wezwanie Boga. Ale to działanie, to nasze chce też jest wynika z chcenia Boga, bo to Bóg nas tak pobudza do tego chcenia. Więc wszystko wynika z dobra. Z samego tutaj w naukach Dzogchen, w tybetańskich naukach Dzogchen wynika to z wiecznego Buddy. Ten wieczny Budda może być porównany do Boga chrześcijana. Jest jedyny, jest wieczny. Wiesz, co bym powiedziała, że tak z moich poszukiwań wynika, że bo ja szukam tego, co nas łączy. Uparcie i nieskrycie, tak, prawda? I wychodzi na to, że we wszystkich różnych tradycjach ten najwyższy poziom właśnie i przed chwileczką to potwierdziłeś, te moje poszukiwania, na tym najwyższym poziomie właściwie wszystko jest takie samo, tylko że no troszeczkę się czasami innych słów używa, nie? Czy mówi w innym języku.
Tak. Czyli w takim razie, po co nam ten cały podział, który jest jakby niżej, nie? Czy przed? No, tego jeszcze odpowiedzi na to pytanie nie znalazłam. Może będzie mi to dane. Myślę, że to wynika z tego, że człowiek wzrasta i na początku karmi się bardziej ziemskimi rzeczami, tym, co z ziemi. Mhm. Czyli tutaj w tym przypadku nauk duchowych takim ludzkim myśleniem, zdroworozsądkowym albo trochę uczuciowym też, bo są różne drogi. Mhm. A później jak się wznosi, to ten jego pokarm się zmienia i już jest mniej domieszki ziemskiego i coraz więcej niebiańskiego pokarmu. No tak, i tu się nasuwa nowy temat, ale go na pewno nie będziemy teraz rozwijać, czyli tak. No właśnie, jak pogodzić, mówiliśmy trochę, ale to właśnie jak pogodzić tę taką tęsknotę za tym, co piękne, co napełnione miłością i co nas przyciąga, jeżeli w ciszy sobie usiądziemy i tak sobie pobędziemy, nie? Jak to pogodzić z tym, jak to nazwać, no z tym, co się tutaj dzieje wokół, nie? To pomieszanie z poplątaniem. Póki tu jesteśmy, mamy ciało, doświadczamy. Jak to pogodzić? W miłości. Miłość jest odpowiedzią na wszystko. Tak. Czyli też patrząc na przyczyny i skutki, na działanie, warto przyglądać się miłości, czy ona wynika z przyczyn i skutków. Czasami tak. Jakieś zdarzenia pomagają nam, że pojawia się w naszym życiu miłość. Ale w istocie, jak to tak głęboko przebadamy, to jest to nas strzałem z nieba, takim uderzeniem, którego nie potrafimy wyjaśnić, skąd przychodzi. Później się staje się jasne, kiedy przyjmujemy ją do swojego życia i rozwija się w nas. Wtedy poznajemy ją z bliska i ona nam mówi o sobie. Poznajemy, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Czyli to, co powiedziałeś, to jest to samo, tylko powiedziane naszymi słowami i jest zrozumiałe. Wiesz, karma, no nie. Po prostu to się dzieje tutaj, prawda? Tak. A w tej tradycji, która tutaj jest u nas, chrześcijańskiej, to jest takie powiedzenie, które do mnie przemawia, żeby tak żyć, żeby nie być jak ten cymbał brzmiący, nie? W naszej tradycji również myśli się o pracy i o działaniach. I ta nauka jest zawarta szczególnie w moralności. Tam szczególnie rozpatruje się przyczyny i skutki, czy tam cele. Więc też mamy naukę o karmie. Tylko my to używamy słowa czyn, działanie, więc dobrze jest to sobie tłumaczyć i też później rozpatrywać te różne wyjaśnienia, bo to też moralność może być na różnych płaszczyznach wyjaśniona. Moralność nie jest jednolita. No nie jest. Jakby była, to... Chyba, że moralność Boga. Tak. Moralność Boga, to można być pewnym, że będzie spójna i piękna, ale ludzi... Jak to się mówi tak potocznie, baju, baju, będziesz w raju. Czyli wiesz, gadać sobie można, lepiej przejść do czynów, bo ten raj, czy to niebo, w sensie raj, w sensie sprzyjających i wspomagających nas warunków, które są wokół. One są, nawet cały czas są. Ten raj jest wokół nas, tylko no, trzeba go dojrzeć. Trzeba po niego wyciągnąć rękę.
czasami wziąć miętłę i też posprzątać, nie? Tak. czyli no coś robić. Jezus mówi takie słowa, które pasują do tego, co mówisz. Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Tak, iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Też widzimy myślenie, przyczyna, skutek. Tak. I takie pole, które jest nam dane dzięki temu, że ktoś przed nami pracował nad nim. Pole rajskie. Ale to ono nie wynika zupełnie od naszej pracy, tylko od tego, jak bardzo my się też zawierzamy miłości. Jak bardzo się zawierzamy Bogu. Dziękuję. Tak, zapraszam na rajskie pola, zapraszam. Tu ptaszki mi za oknem śpiewają i też nas zapraszają. I widzów, bo siedzą przed ekranem, czy tam mają w ręku telefon. Ale czasy. No a słuchaczy naszych... ja po prostu wiem, że ich tam spotkam na tym polu. Może nie wszystkich od razu, ale ta droga jest dla wszystkich. Tylko trzeba wziąć odpowiedzialność za to życie, które mamy w sobie. I tyle, i aż tyle. Tak. Kuba, bardzo ci dziękuję za te wyjaśnienia, które nam tu przedstawiłeś. To jest tylko niewielka cząstka, ale kto będzie chciał, to może pogłębić temat. Można znaleźć, jak się wie, czego się szuka, nawet w internecie. A najlepiej to znaleźć odpowiedź w swoim wnętrzu. No. Są tu tacy, którzy przychodzą na ten kanał, którzy wiedzą, że tak jest. Tak, to prawda. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wszyscy, którzy pragną, skorzystali z tego, co mają w sobie, bo naprawdę masz, człowieku, wszystko, czego ci potrzeba. Tylko, no właśnie, żeby karma zadziałała, to trzeba coś zrobić. Zapragniesz, zechcesz, zaczniesz szukać, to i odpowiedzi przyjdą. Karma niebiańska. Zasięgu ręki. Karm się tą karmą. Tak. Aż się nasycisz. Tak. A ptaszki tutaj tego ptasie mleczko przynoszą? No skąd? No z nieba, tak mi powiedziały. To tyle, nie? Tak. Tylko tyle i aż tyle. Tylko tyle i aż tyle. Ja to bym powiedziała, że to prawo karmy to tak już się... Czas może, żeby je zastąpić innymi słowami, czyli mówmy prawo miłości, bo to jest takie oczywiste. Oby. Oby nie. Oby je zastąpić. Tak. To życzymy wszystkim.
następnego razu iskierki w takim razie.